Witam Was, Koziorożce, na tym czytaniu już ostatnim w tym roku, grudniowym, z kart Tarota. Przygotowałam tu dla Was już energetykę ogólną, która pojawiła się w czytaniu rocznym. To była Wasza karta na grudzień. Także wzięliśmy ją sobie tutaj od razu. Powiem, jaka to jest energia. Mam nadzieję, że w całym rozkładzie będzie to lepiej wyglądało, bo jest tutaj karta dziesiątki mieczy, więc mogą być jakieś bolesne zakończenia, mogą być jakieś zranienia, jakieś zmiany, ale pamiętajcie, że nie jest aż taki zły wydźwięk tej karty, bo ona oznacza też, że jesteście w stanie podnieść się, zacząć od nowa. Jest to dla Was taka szansa na zaczęcie czegoś od nowa, pozbieranie się po czymś. Więc jeśli cokolwiek się wydarzyło się, no to pamiętajcie, że zawsze jesteście w stanie się z tego bólu uleczyć, cokolwiek by to nie było. Mam nadzieję, że nie jest u Was aż tak źle. Zobaczymy sobie zaraz w całym rozkładzie, jak to będzie wyglądało. To mogą być też jakieś operacje, jeśli ktoś na takie coś czeka, ale mam nadzieję, że jest to właśnie ten pozytywny wydźwięk tej karty, że jest jakaś nowa szansa, szansa na uleczenie, na uzdrowienie się, zaczęcie czegoś od nowa. I zobaczmy sobie, co tam u Was w Koziorożce będzie się działo w grudniu w sferze miłosnej, jeśli macie jakąś osobę. No, jest tutaj to zranienie, niestety, w miłości. Jaka jest rada? No. Jest tutaj bardzo karty nawiązują jako rada do jakichś zmian, do jakiejś decyzji, bo macie tutaj koło fortuny, więc koło fortuny wskazywałoby na coś, co być może powtarza się w kółko, więc też na jakiś element karmy i na podejmowaniu jakichś decyzji, które jakby są na przyszłość, więc musicie jakby podjąć jakąś decyzję, jakąś zmianę, która przyniesie Wam inny efekt niż dotychczas, bo może są tu jakieś działania albo podejmowania, mogą to być naprawdę drobne decyzje, które gdzieś w jakiś sposób zaprowadzają Was być może w ten sam punkt, więc jeśli chcecie czegoś innego, jeśli chcecie mieć jakieś inne efekty, no to tutaj bardzo karty by nawiązywały do tego, by podjąć jakąś inną decyzję, by nie zataczać tego samego koła. Bo tutaj w miłości pojawiła się trójka mieczy, która mogłaby mówić o jakichś zranieniach, o jakimś bólu. Tylko że z tych kart bardziej wygląda to, powiedziałabym, że bardziej pozytywny jest tutaj przekaz, że właśnie, tak jak powiedziałam o tej karcie na początku, że może ona mieć pozytywny wydźwięk, czyli jesteście w stanie wstać, ogarnąć się, jakby uzdrowić się, zacząć od nowa, wyjść z tego bólu, bo jest tutaj, coś mogło się zadziać albo zadzieje się na przykład, bo pamiętajcie, że energia jest ruchoma, więc może być tak, że po prostu coś się zadzieje w grudniu na początku i na koniec to się zmieni, czy zadziało się ostatnio w Waszym życiu, więc z jakiegoś powodu być może czuliście ból i pamiętajcie, że jest to też energia ogólna, więc może być odwrócona, to Wasza osoba mogła też czuć ból. I tutaj trójka buław mogłaby mówić o tym, że jest przewidziany dla Was jakby na grudzień jakiś sukces, taki w sensie, że to, na czym się skupiacie, to, na czym Wam zależy, może potoczyć się pozytywnie. Jakby jest tu jakaś pozytywna perspektywa tego i być może też pogodzenie się z jakąś przeszłością, czymś, co było w przeszłości. Więc jeśli było jakieś zranienie w przeszłości, to być może tutaj w grudniu właśnie jakby pogodzicie się z tym,
pójdziecie jakąś nową drogą, tak jak właśnie tutaj te karty, tak jak powiedziałam, nawiązują do jakiejś zmiany, jakiejś pozytywnej zmiany na przyszłość. Więc tutaj tak jakby też powiedziałam o tym pogodzenie się z przeszłością, być może jakimś bólem z przeszłości, więc takie wyjście z tego, uzdrowienie się i zaczęcie od nowa, więc to dużo zależy, tak bym powiedziała, od waszej decyzji, od tego, żeby nie wrócić znowu do tego punktu, do tych jakichś zranień, bólu, czy to wy sprawiacie swojej osobie, czy to osoba wam sprawia. Jakby jest tu tak jakby pozytywna perspektywa przyszłości, ale dużo może zależeć od waszej decyzji, od tego, jaką przyszłość sobie wybierzecie. Także zwróćcie uwagę na to, co może się w waszym życiu powtarzać, bo tutaj, tak jak powiedziałam, ta dziesiątka mieczy, ona nie musi nawiązywać do tego, że jakby, że to się zdarzy, że jakieś zranienie, ból i tak dalej, tylko ta karta ma też takie znaczenie, że jest tu szansa na to, żeby się podnieść i zacząć od nowa, że ten ból na przykład może być takim motywatorem, by coś w życiu zmienić. Także jest tutaj, jest pozytywne też znaczenie właśnie tego całego przekazu dla was, że jeśli nawet jakiś ból jest, albo na przykład pojawi się u was, to możecie to zmienić, możecie to jakby przetransformować na coś lepszego. Zobaczmy sobie teraz, co u koziorożców singli będzie się działo w grudniu. No, dla koziorożców singli mamy tutaj super przekaz. Jaka jest rada? No, rada dla was jest tak jakby, że sprawy są w waszych rękach i wasze manifestacje mogą przebiec pozytywnie. I sprawy są w waszych rękach, tu jest też intensywna energia tej ósemki buław, czyli no, musicie walczyć, musicie działać o to, by coś pozytywnego no, w waszym życiu miłosnym się zadziało. Tak jakby dużo jest po waszej stronie, więc musicie być może intensywnie zabiegać o jakąś osobę, bo tutaj jest bardzo duża szansa na pojawienie się kogoś, macie asa kielichów, czyli narodzenie się jakichś nowych uczuć i też paść monet, czyli też jakaś nowa droga, jakaś nowa ścieżka, budowanie czegoś nowego, także za dużo tutaj nie mam do przekazania, jak najbardziej może się dla was coś pojawić nowego, jakieś nowe uczucia, nowa osoba, nowy kierunek i nowa droga, ale jakby rady tutaj, karty są dla was takie, by działać, by przede wszystkim też manifestować sobie pozytywne, no bo tutaj tak jakby też ósemka buław może mówić o takiej energii, że to co wkładacie, no to do was to przyjdzie i jeśli będziecie manifestować sobie negatywne rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, no różne mogą być rzeczy, że nie wiem, nikt was nie chce i w ogóle, że przyciągacie na przykład samych takich i takich ludzi, no to jeśli będziecie tak myśleć i takie manifestacje w swojej głowie mieć, no to może do was po prostu przyjść. Także pamiętajcie o pozytywnych manifestacjach i o tym, że dużo leży w waszych rękach. I przechodzimy sobie do waszej sfery zawodowej. Co dla was koziorożce w sferze zawodowej? Także jak widzicie tutaj ta dziesiątka buław, dziesiątka mieczy nie musiała oznaczać na przykład dla was u singli nic tak naprawdę. To może oznaczać wyjście właśnie z jakiegoś bólu i rozpoczęcie nowej drogi. Dobra, co u was jeszcze więcej w sferze zawodowej koziorożce? Jest jakaś zmiana, ale dobrze wpływająca. Dobra, jaka jest rada? Wow, macie dwóch króli, więc bardzo konkretna energia jako rada dla was.
Bardzo taka poważna energia, bym powiedziała. Jest jakaś zmiana, więc coś może się dla Was zmienić, coś może się zburzyć, bo macie kartę wieży, czyli być może to będą pozytywne. Widzicie, tak jak tutaj pojawiła się ta dziesiątka mieczy, ona wcale nie mówi tutaj nam w tych kartach, że to będzie ból i bolesne zmiany, bo tutaj właśnie jest zmiana, bo jest zmiana, coś może się zburzyć i to może zburzyć się obecny, nie wiem, system pracy, nie wiem, cokolwiek w Waszej sferze zawodowej, coś się burzy, po to, by na to miejsce zbudowało się coś lepszego. I jest tutaj właśnie zmiany, które wpływają na, raczej powiedziałabym, na pozytywnie. Macie dziewiątkę monet, czyli takie no satysfakcja i spełnienie, że niczego Wam nie brakuje. Wdzięczność też za to, co jest, więc być może będziecie wdzięczni za jakieś zmiany, które się zadzieją, więc jakiekolwiek zmiany by się nie działy, to wychodzi na to, że wyjdzie Wam to na lepsze, wyjdzie Wam to pozytywnie. Macie tutaj rady właśnie króla monet i króla buław, czyli działać, z tego króla buław działać, bo jest tutaj też na jakąś właśnie stabilizację, na jakieś bogactwo, jeśli na to liczycie, no to tutaj trzeba działać na to, zapracować sobie na to z determinacją, no bo król buław jest zdeterminowany, pełen pasji, pełen ognia, by zdobyć to, czego chce. Więc jeśli pracujecie sobie na jakąś stabilizację, na właśnie taką bogactwo, no bo tutaj jak widzicie, ten król monet, on ma wszystko, czego dusza zapragnie, jest spełniony. I tutaj właśnie macie dziewiątkę monet, też takie spełnienie, wdzięczność właśnie za to, co jest. Więc być może u Was w grudniu będą zadziewały się jakieś zmiany, które będą wymagały też no, Waszego działania, Waszej determinacji, zaplanowania sobie być może czegoś konkretnie, w jakim kierunku zmierzacie. No bo jak tutaj jest ten król monet, jest to też właśnie energia taka bardzo racjonalna, poważna. Też Wasza energia, bo Wy jesteście koziorożce, więc koziorożec jest ziemskim znakiem, bardzo jakby ugruntowanym, jakby stabilnym, bezpiecznym, takim, że nie buja gdzieś w obłokach, tylko konkretnie do celu. Więc no tutaj taka Wasza energia, że musicie do tego celu. Konkretnie macie do tego też energię ognia, czyli pasji, determinacji. No, także być może właśnie macie tak ruszać w kierunku jakichś zmian. Więc jeśli tutaj jest też ta dziesiątka buław, jeśli jest jakiś ból, coś Was, jakaś zmiana być może tak zmiotła z nóg, zwaliła z nóg, no to jest to szansa na to, by być może nawet być wdzięcznym za to, bo jest tutaj właśnie karta wdzięczności, że ta zmiana, to co się posypało, na przykład czy się posypie, no to tak naprawdę wyjdzie Wam na lepsze. Tylko po prostu będzie trzeba tutaj z taką konkretną energią do tego podejść, tak jak powiedziałam. To by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za obecność, no i przy okazji życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Pa!